cyberprzestrzeń, dzisiaj o naturze człowieka. Okazało się, że coś z nagrywaniem się dzieje tak naprawdę, także nie będę wam tu ściemniał, że trzeba zachować się po prostu jakby nie nagrywała. Uff, jakie zamieszanie. Zapraszam w ogóle wszystkich jeszcze raz na czata, bo tu w ogóle na siódmy mi w ogóle podpowiedział a propos tych 21 gram, bo to bardzo ciekawa historia, właściwie nie w ogóle tak w półepkach poleciałem, a to warto wspomnieć. Tu Dan zacytował, także zapraszam na czata, bo tam naprawdę ludzie mają świetną wiedzę i mówią bardzo ciekawe rzeczy, także jeżeli, drogi słuchacze, jeżeli jesteś jeszcze nie jesteś na czacie, zapraszam na www.radionafali.com, to jest zakładka czat. Obok zakładki, że należy nas sponsorować, bo mamy szczytny cel rozwijać się, kupować sobie jeszcze maszyny i w ogóle ruszyć w teren i robić wywiady z ludźmi w terenie. Także sponsorujcie nas. I Dan Siódmy właśnie napisał, że jest to w ogóle, że to 27 gramów pochodzi właśnie z pracy doktora Dukana McDowella z Herne Hill z Massachusetts ze Stanów Zjednoczonych z początku XX wieku, że ważył właśnie osoby, które umierały i że to był jego eksperyment i że generalnie zaobserwował i że właśnie mierzył, chcąc określić materialność i wymierność ludzkiej istoty. Wspólny aktualnie model zachowania, bo wiadomo, że część naszych zachowań być może można w ten sposób wytłumaczyć. Generalnie reagujemy na chemię, którą mamy w organizmie. Jeżeli pamiętacie na przykład opowiadania Lema, jeżeli ktoś z was czytał opowiadania Lema, było to jakieś takie fantastyczne opowiadanie o tym, że w jakiejś republice bananowej jakaś lokalna władza dodawała do wodociągów różnych substancji chemicznych i w ten sposób kontrolowała na przykład populację. Że na przykład dodawali czegoś, po czym ludzie się cieszyli, dodawali czegoś, po czym ludzie się nie cieszyli. Tak w taki sposób sobie kontrolowali, kontrolując emocje. I współczesna nauka w sumie reprezentuje takie bardzo podobne podejście do tego, że wiele leków, wiele stymulantów, wiele spraw, które ma nam teoretycznie pomóc, jest właściwie także, że wiele różnych substancji chemicznych, że właściwie należy nas szpikować substancjami chemicznymi, że to nie ma żadnego negatywnego wpływu na nasze życie, że właściwie, że być może to jest klucz do poznania świata, właśnie opanowanie tej chemicznej zagadki, to jak to wszystko działa. A tu się okazuje, że jest taka teoria, która w ogóle opowiada o czymś zupełnie innym. Teoria ta opowiada o polu elektromagnetycznym, częściowo też o chemii, o tych wszystkich organicznych sprawach. Teoria, która mówi o tym, że nasz mózg jest czymś w rodzaju anteny. Cały świat dookoła nas, co potwierdzają ponoć badania z fizyki kwantowej. No i ta teoria mówi, że jesteśmy takim bardziej polem elektromagnetycznym i zabiera się za to od strony fizyki kwantowej, że właściwie wszystko jest drganiem. Jeżeli jest drganie, to jest pole, jest coś w rodzaju fali, która sobie funkcjonuje i właściwie ta fala, to jest zderzenie tych fal, powoduje, że na styku dzieją się jakieś takie dziwne rzeczy właśnie w tym miejscu, gdzie to się wszystko zderza. I być może to jest właśnie atom, to jest ta fizyczna rzeczywistość. Ale tak naprawdę cały ten kompleksowy mechanizm za tą fizyczną rzeczywistością, ten, który ją tak naprawdę buduje, to jest fizyka kwantowa, czyli coś niewidocznego. Mówiąc tak... Tak bardzo obrazowo i tak bardzo komiksowo wyglądałoby to tak, że myśląc o czymś intensywnie budujemy chmurę tych myśli i wysyłamy ją trochę jak ładunek taki elektryczny w konkretnym kierunku. Jeżeli uda nam się przesłać to ten ładunek w miarę wnikliwie, z właściwym rezonansem, bo to też nie chodzi o ładunek, tylko o jakiś rezonans tego pola elektromagnetycznego, które produkujemy. Jeżeli to nam się uda zapakować w kapsułę i wysłać gdzieś, to możemy zmienić sposób rzeczy, które się dzieją przed nami. Możemy mieć wpływ na tą rzeczywistość. No i tak w rzeczywistości jest, bo o tym mówi właśnie fizyka kwantowa, że obserwowany obiekt zmienia swoje parametry w zależności od tego, czy jest na przykład obserwowany, czy nie jest obserwowany. No i takim konceptem, jeżeli przełożymy to na język psychologii, takiej zwykłej, taki na język, ale co to ma wspólnego z nami, z ludźmi? Bo to jest okej, to jest fizyka kwantowa, ale co to ma wspólnego z sensem bycia człowiekiem? I koncepcja jest taka dosyć banalna, że właściwie nie ma tutaj żadnych emocji, że to, co dziedziczymy, to jest pewien potencjał i że ten potencjał nie ma żadnych znamion, ani negatywnych, ani pozytywnych, że jest to coś w rodzaju po prostu takiej chmury, nie wiem, czegoś, co można nazwać taką właśnie chmurą energii, że zbieramy ten potencjał i ten potencjał, który funkcjonuje dookoła nas, właściwie nie ma żadnego zabarwienia i nasze koncepcje, że być może coś poza naszym życiem, coś, co jest poza tym materialnym światem, bazuje na przykład na koncepcji, jakbyśmy to nazwali w dzisiejszych czasach, zapewne dobra albo zła, tudzież na jakichkolwiek innych dualistycznych pomysłach, to się zupełnie nie sprawdza, bo wygląda na to, że w tej koncepcji jakby nie ma pojęcia dualizmu. Dualizm to jest... To niedopasowanie do siebie może funkcjonować, może być tylko wynikiem bardzo kiepskiej obserwacji.
A w rzeczywistości tak naprawdę wszystko do siebie pasuje, wszystko ma swój głęboki sens, wszystko oczywiście działa i wszystko jest okej. Okay. Być może na tym poziomie po prostu tego nie widzimy, ale jeżeli wrócimy do poziomu kwantowego, może się nagle się okazuje, że właściwie wszyscy dealujemy tą samą częstotliwość, to jest, że generujemy coś, co właściwie jest taką energią bez żadnego specjalnego jakby znaczenia, dajemy temu znaczenie. Że na przykład jeżeli gdzieś wyślemy tą myśl, to my sami generujemy koncept pod tym, czy to będzie dobra myśl, czy zła. Sama myśl jako taka, po prostu my ją i tak wysyłamy. Tylko kwestia tego, co z tym zrobimy. I się okazuje, że być może nasza świadomość jest czymś, co właściwie bardziej rezonuje jakąś informację z zewnątrz, bo skoro wysyłamy sygnał, skoro jesteśmy tak skonstruowani, że jesteśmy w stanie, że przetwarzamy jakiś sygnał, który wysyłamy na zewnątrz, to być może jakiś sygnał dociera do naszej głowy. No bo skąd to się bierze? Skoro wszystkie doświadczenia i wszystkie historie opowiadają o tym, że z reguły nasze życie jest podróżą, że jest taką historią, która się ciągle odbywa, to na pewno nie znikamy w ciągu 5 sekund. To znaczy, że coś musi być wcześniej, żeby zaistniała jakaś reakcja, musi być jakaś przyczyna. Ku temu musi wystąpić jakieś działanie. Mówię dzisiaj troszkę luźniejsze, tak się zastanawiam nad koncepcjami, o których my mówimy, nad sposobami definiujemy w ogóle człowieka i znaczy nie są to do końca nowe koncepcje, bo taka koncepcja tego, że jesteśmy tu turystami, tak naprawdę nie wiem, jesteśmy jakimś bytem astralnym, który sobie po prostu zamieszkuje tutaj. To jest część naszego doświadczenia życiowego, nie wiem, czymś. Część tego, co musimy przejść po prostu każdy z nas, żeby się czegoś specjalnego nauczyć, czegoś, co docenimy być może dopiero z perspektywy, nie wiem, kolejnego życia, tudzież momentu, kiedy opuścimy ten świat. Dobra, ale wracam do tematu, w ogóle na temat koncepcji tego, że mózg jest anteną. W ogóle sam pomysł z tą koncepcją anteny bierze się też troszeczkę z takiej współczesnej chemii i z tego, jak udało nam się dowiedzieć, jak pracują receptory, te neurotransmitery w mózgu. To, że to jest coś, co wygląda jak dwie kości, które są obok siebie, pomiędzy nimi jest pusta przestrzeń wypełniona płynem. Proszę sobie znaleźć takie neurotransmitery. Ja w ogóle później powklejam w ogóle linki. Jak będę puszczał muzyczkę, będę wklejał linki. No i generalnie cała ta informacja to są impulsy z zewnątrz, on się zamienia w jakieś molekuły i do naszego mózgu zaczyna się produkować jakaś dodatkowa chemia. Jakbyśmy praktycznie wszystko przyjmowali z zewnątrz, całą informację, którą mamy na temat życia. Podobnie wygląda troszeczkę z naszymi oczami, wygląda ta informacja, to jest coś w rodzaju, nie wiem, odbitego światła dokładnie, czyli odbitych fotonów. No więc jeżeli wygląda na to, że informacja jest z zewnątrz, no to co jest na zewnątrz? Czyli miejsce, skąd wychodzimy, skąd dochodzimy. Właściwie większość religii sprzedaje nam, w ogóle cokolwiek nam sprzedaje, to sprzedaje nam pewność, że jeżeli umrzemy lub gdzieś stracimy kontakt z tą rzeczywistością, to kolejna rzeczywistość, którą spotkamy, będzie fantastyczna, cudowna i rewelacyjna. Właściwie wszystko, cokolwiek, jakikolwiek koncept byśmy nie spotkali na tej planecie, wszystko nam mówi o tym, że coś jest dalej. Za wyjątkiem właściwie chyba takiej współczesnej medycyny i współczesnej cywilizacji chyba, która za tym stoi troszeczkę, bo ta część cywilizacji poszła w tym kierunku, stara się udowodnić tak dosyć mocno, że właściwie świat jest bardzo, bardzo pragmatyczny i taki bardzo kontrolowalny. Stąd się wzięła koncepcja na to, żeby na przykład starać się sterować emocje chemią, starać się pogodę chemią, stąd się wzięły pomysły na przykład na opylanie. Może być z tym dosyć poważny problem, bo może się okazać, że właściwie cała ta chemia to jest ten czynnik odpowiedzialny za bardzo wysoką zapadalność na wszelkie możliwe dziwne choroby w dzisiejszych czasach. Coś w rodzaju lekarze mówią, że jest coś w rodzaju inwazji raka. Masa ludzi miewa bardzo dziwne z tych choroby. Jest to takie, zrobiło się takie dosyć masowe, w sensie albo propaganda o tym mówi, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to, że naprawdę zrobiło się to bardzo popularne. Jest bardzo ciężko przewidzieć konsekwencje działań chemicznych, bo nie mamy pojęcia, co się dzieje z komórkami dalej, jak będą się zmieniały, jak to będzie wyglądało w kolejnym pokoleniu. Na dodatek jeszcze cały ten system ekonomiczny powoduje to, że jeżeli cokolwiek się pojawia w okolicy, jakikolwiek lek, jakakolwiek chemia, nawet jeżeli ona jest często bardzo dobra i wszystko jest okej, bo nie ma czasu na testy, albo jest to zbyt mało komercyjne, jeżeli substancja na przykład w porządku i wszystko jest okej i leczy ludzi, to ostatnim czynnikiem, to będzie to ostatni czynnik, który właściwie chyba decyduje o tym, żeby to trafiło na rynek. Bo wszystkie inne czynniki, właściwie najważniejsze, to jest z reguły, to są wszystkie sprawy związane z opłacalnością i biznesowym, licencyjnym, patentowym i całym tym zamieszaniem. To się okazuje, że a propos w ogóle tej historii z tym mózgiem, okazuje się, że ta historia być może jest związana mniej z chemią. Słuchajcie, bo były takie teorie, że człowiek jest takim naprawdę takim głupim zwierzęciem, któremu wystarczy zaaplikować, nie wiem, wziąć strzykawkę, wyselekcjonować jakiś środek chemiczny, wstępnie wstrzyknąć i na przykład to będzie środek, dzięki któremu ktoś będzie agresywny albo ktoś będzie taki, siaki. To są te niekończące się nigdy poszukiwania wszystkich
wszystkich firm wywiadowczych na świecie, żeby wymyślić coś w rodzaju serum prawdy, które po wstrzyknięciu komuś spowoduje, że już nie będzie żadnych tajemnic. To wszystkie takie szalone pomysły. Że okej, chemia to jest jeden aspekt i jasne, pewne sprawy za pomocą chemii oczywiście się dzieją, bo na przykład mózg jest taką biochemiczną maszyną. Jak coś się dzieje, to rodzaj molekuł, które trafiają do naszego mózgu poprzez owe receptory, spowodują, że zaczyna się wytwarzać na przykład różne substancje chemiczne i te substancje chemiczne mają związek z tym, jak się możemy czuć i z czymś, co możemy nazwać się naszymi emocjami. Nie jest to żadną tajemnicą, jak wiemy to już chyba od w sumie 30 lat. Coraz więcej na ten temat wiemy, ale oprócz tego jest jeszcze kwestia pola właśnie elektromagnetycznego, tego jak to wpływa na nas. Bo okazuje się, że drugim czynnikiem, który właściwie wyjaśnia, być może, nie wiem czy wyjaśnia wszystko, ale jest duże prawdopodobieństwo, że być może wyjaśni anomalię, jest świat magnesu i prądu. Być może tam jest ta zagadka. Pomysły biorą się stąd na przykład, że ponieważ bardzo ciężko jest zdobyć licencję na prowadzenie takich badań, na prowadzenie po prostu badań naukowych z substancjami psychoaktywnymi, które aktywują połączenia neuronowe, dzięki czemu na przykład można skanować, co się dzieje w głowie, kiedy człowiek robi się mądrzejszy, jest taka burza elektryczna, w ludzkiej głowie, spróbuje się to obchodzić, więc na przykład takim pomysłem na to, żeby to obejść, jest taki, kiedyś o tym mówiłem, jest taki specjalny kask, który się zakłada pacjentowi na głowę, tudzież człowiekowi, który uczestniczy w eksperymencie. W kask ma wmontowane elektromagnesy o jakiejś tam niskiej częstotliwości i w momencie, kiedy człowiek zakłada kask, siada w fotelu, te magnesy są aktywowane i że uczestniczy doznają bardzo podobnych odczuć jak po substancjach psychoaktywnych. Skan głowy wygląda troszeczkę tak, jakby nasz mózg zaczął się aktywować, troszeczkę tak jak po działaniu neurotransmiterów. Zaczyna się coś ciekawego dziać w tym mózgu i ludzie mają bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia, które... A tymczasem wracamy do naszej historii o tym, skąd jesteśmy, dokąd idziemy i w ogóle o pomysłach na naszą świadomość. Właściwie o pomysłach chyba, o różnych koncepcjach, to kim jesteśmy i właściwie co tu robimy i gdzie zamieszkujemy i dlaczego w ogóle zamieszkujemy i co się w ogóle z tym wszystkim dzieje. Także o tych koncepcjach dzisiaj rozmawiamy. Także przypominam, że hiperprzestrzeń dzisiaj o naturze człowieka. Nie wiem, czy odkryjemy jakieś w ogóle wiekopomne rzeczy. W ogóle na czacie trwa rozmowa o reinkarnacji, także ja sobie tak poczytałem troszeczkę, że wierzę w reinkarnację. Ja w ogóle dojdę do tego, bo słuchajcie, jest jedną z tych bardzo ciekawych, intrygujących, myślę, koncepcji. Jedna z tych intrygujących tyczy się kwestii reinkarnacji, o tym za chwilę. Bo może skończę w ogóle na jakie są konsekwencje tej teorii, o której tak troszkę nieudolnie próbuję opowiedzieć, bo wiecie jak to jest, to są takie... Sam generalnie się zastanawiam nad tą teorią, nie to, że ta teoria anteny jest jakoś mi obca, że jesteśmy anteną, która po prostu dajemy informacje z zewnątrz, takie pole w ogóle pełne informacji. Nasza głowa to przerabia, jest takim komputerem, a my jesteśmy czymś istotą, która zamieszkuje i obsługuje ten cały komputer. Bo na tym właściwie opiera się teoria anteny, że człowiek jest takim punktem, w którym łączy się wszystkie pierwiastki kosmosu, łączą się w jedno. I słuchajcie, jak na ironię, to troszeczkę człowiek tak wygląda, bo jak spojrzymy na człowieka od strony takiej biomechanicznej, jakby ktoś oglądał japońskie mangi o biomecha, jakoś tak, to pamiętacie historię z ludzką szyszynką, że mamy szyszynkę, taki kawałek czegoś w środku naszego mózgu, taki mały kawałek, a w środku są kryształki. Kryształki magnetytu, które jak się do siebie zbliżają, to zwiększa się pole elektromagnetyczne, zwiększa się napięcie elektromagnetyczne i tam strzelają iskry, a całe komórki, w których, a to jest takie coś, nie wiem, jak gąbka po prostu najeżona w środku, napakowana takimi kryształkami, które są po prostu magnetyczne, bo to jest magnetyt, takie małe magnesiki. I proszę ja was, one w tej gąbce sobie mają władowanie elektromagnetyczne i czasami się powiększa, czasami się zmniejsza i tak dalej. I to jest taki troszkę interfejs kosmosu, bo tam też jest prąd, a w ogóle ta cała ściółka, ten cały miąższ, ma właściwie dokładnie taką samą strukturę jak mięśnie, jak nerwy w naszym oku. I generalnie to jest coś, co wygląda jak trzecie oko. Tylko, że w środku są sztucznie wytwarzane pioruny za pomocą magnesów. Nie wiem, brzmi jak z kosmosu oczywiście. Słuchajcie, no dokładnie tym to jest, jak to brzmi. Po prostu tak właśnie jest. No więc jeżeli że zamieszkujemy takie przysłowiowe centrum kosmosu, no to może z tej okazji. Jeśli jesteśmy czymś w rodzaju takiego duszka, który zajmuje się, którego praca polega na byciu menadżerem. I nasz job polega na menadżerowaniu tym ciałem. Jakimi głównymi przesłankami do tego jest
jest na przykład kwestia tego, w jaki sposób potrafimy kontrolować nasze własne ciało. Zaskakujące umiejętności, nie wiem, autokontroli. Każdy z Was słyszał tysiące nieprawdopodobnych historii o hinduskich joginach, którzy nie siedzą, nie jedzą, nie śpią, nie robią nic, żyją. Jest słynny koleś, chyba znany wszędzie na świecie, po prostu historia faceta zabranego do szpitala, który oczywiście nic nie je od iluś tam lat, żywi się energią słońca. Jest masa takich historii, ale granie clue całej historii, że głowa jest anteną, a my obsługujemy tą antenę, a my jesteśmy takim centrum wszechświata, przez które takim interfejsem pomiędzy światem zbudowanym z węgla i białka, a tym dodatkowym czwartym wymiarem, można powiedzieć, albo pozostałymi 40 wymiarami, cholera wie ile ich tam jest. Że jeżeli na przykład, słuchajcie, się usiądziemy, zastanowimy, skoncentrujemy i sobie na przykład pomedytujemy, to się okazuje, że możemy zmienić częstotliwość pracy naszego mózgu, sposobem naszego myślenia. Zmieniamy całą strukturę chemiczną, która funkcjonuje w naszej głowie. Zaczynają się produkować inne substancje, które trafiają do innych receptorów, inne receptory wysyłają inny sygnał. Dodatkowo, jeśli kontrolujemy do tego własny oddech, to kontrolujemy też, zaczynamy kontrolować troszkę częstotliwość bicia mięśni serca, przez co zaczynamy kontrolować coś w rodzaju pola elektromagnetycznego, które wytwarzamy przez samo wibrowanie naszego ciała. Jak ktoś ma domowe zwierzaki, to doskonale wie, o czym mówię, takie czuć od zwierzaka, jego bicie serca. No i koncept polega na tym, że skoro jesteśmy takimi duszkami, które zamieszkują takiego doskonałego cyborga, to właśnie nasza odpowiedź, to właściwie my jesteśmy takimi bogami, bardzo, bardzo zwyczajnie mówiąc. To już nie ma wymówek żadnych, że na przykład jakieś cuda się zdarzy i ktoś coś za nas zrobi, bo tu się okazuje w tym układzie wszystko, co się dzieje dookoła nas, jesteśmy sami odpowiedzialni. Za cywilizację, która się dzieje dookoła nas, za sposób dealowania emocji, za destrukcyjną agresję, bo na przykład jesteśmy świadomi tego, że agresja jest destrukcyjna, tak? Więc jeżeli nie potrafimy kontrolować tego mechanizmu w naszym organizmie, to, że po prostu czegoś nie robimy przez zaniechanie, to nie znaczy, że to nie istnieje. Bo okazuje się, że właściwie połowa świata funkcjonuje dzięki temu, że ludzie kontrolują swoje emocje. Mówić anteną możemy równie dobrze powiedzieć, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za cokolwiek się dzieje dookoła, za wszystko, co robimy. Czyli nie masz w tym układzie nie ma czegokolwiek, na co moglibyśmy zwalić, nie ma czegokolwiek, nie ma jakiejś siły zewnętrznej, która mogłaby nam, którą sobie nie możemy wyobrażać jako diabełka siedzącego na jednym ramieniu albo aniołka siedzącego na drugim ramieniu. Nie masz absolutnie miejsca na że tak powiem, na takie podpierdalactwo troszeczkę wobec siebie. Jeżeli na przykład zaczniemy się często wściekać, to nasza głowa zacznie produkować taką, a nie inną chemię i taka, a nie inna chemia będzie powodowała takie inne zachowania. Do tego nasze emocje będą powodowały dokładnie takie inne skurcze. Jeżeli będziemy kiepsko myśleli, to denerwowani po prostu będziemy wysyłali wszędzie. To jest takie dosyć oczywiste sprawy. Myślę, że wszyscy chyba doskonale to wiedzą, bo to są takie rzeczy, które wszyscy znają na co dzień od dziecka. Się zawsze udajemy, że to nas wszystko zaskakuje i że wow, taki zbieg okoliczności, prawda? Ale zawsze jak się dzieje, wydaje nam się bardzo ordynarne, znaczy w sensie nie tyle pozytywnie, takie wow, no właśnie tak powinno być. Takie bardzo pozytywne, miłe zaskoczenie, że słuchajcie, postać Karola Gustawa Junga, tutaj promuję czasami Karola Gustawa Junga, polecam każdemu przeczytać jego ostatnią książkę, którą napisał już jako dziadek, jako taki stary dziadek, który jako pierwszą taką deklarację napisał, że nie obchodzi mnie cokolwiek sobie, ktokolwiek na ten temat pomyśli, generalnie w ogóle mnie też nie obchodzi. To jest moja książka. Jestem już na tyle stary, że mogę pisać co chcę. Coś w tym stylu, bo to jest takie chyba pierwsze takie podejście naukowe do tematu w naszej cywilizacji, które się w ogóle wydarzyło. I tuż zaraz po Freudzie, bo Freud to, że tam odruchy seksualne, że wiecznie ręka w gaciach, to bez ręki w gaciach postrzeg nic nie potrafi zrobić. No ale może dlatego, że sam Freud po prostu nie mógł wyjąć ręki z gaci chyba u siebie, także miał być może taki syndrom, jak się później okazało. Także słuchajcie, ten cały pomysł Karola Gustawa Junga jest... Bo to takie troszeczkę koncepty alchemiczne, że jest jeden byt, że my jesteśmy później kolejny. Przypomina to trochę obieranie cebuli. Kojarzycie jakieś takie stare rysunki alchemiczne, sztychy, gdzie zawsze jest z reguły rysowane sferami. Jest próba wizualizacji sfer i to zawsze to jest taki graficzny sposób reprezentowania tego, jak jedna idea zawiera kolejną ideę, a te idee zawierają się w kolejnym koncepcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Klasyczna to babuszki rosyjskie, to jedna w drugą wkładane. To dokładnie ten sam. Także a propos tej świadomości, słuchajcie, jest jeszcze kolejna ciekawostka, bo się okazuje, że być może świadomość też jest narzędziem. Ja dotarłem do kolejnej takiej koncepcji, która z kolei mnie jeszcze bardziej przekonuje, bo to są już takie moje jakieś takie szalone dywagacje na temat, czy świadomość nie jest przypadkiem, taka świadomość, którą mamy normalnie, to, że wiemy, kim jesteśmy i tak dalej, też nie jest przypadkiem jakimś rodzajem naszego interfejsu z rzeczywistością, że to być może też nie jesteśmy my, że to
to nie jest coś, co definiuje nas w sensie emocjonalnym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, że tak sobie ani inaczej pomyślimy w głowie i tak się czujemy na przykład swoimi myślami. Ciąg jest też chyba trochę interfejsem ze światem, takim zbiorem trochę nawyków, żebyśmy się czuli komfortowo w każdej sytuacji, w której potencjalnie będziemy. Szwajcarski scyzoryk z wieloma ostrzami na każdą możliwą sytuację. Ta teoria anteny mówi o tym, że dostajemy ten sygnał do tego interfejsu naszego, do tego naszego, nie wiem, robota, którego musimy obsłużyć, nie wiem, naszego ciała. Następnie dostajemy taki czysty, nieskażony sygnał, tak jak dzieci. Tak jak dzieci rodzą się bez żadnej nienawiści, bez zazdrości, bez takich dziwnych historii. To są rzeczy, które człowiek się uczy cywilizacyjnie. I udowodniono to już nie raz, nie dwa, wysyłając na przykład ekipy badaczy w dżunglę, tudzież w różnych dzikich plemion, które sobie gdzieś tam żyją, z dala od kart kredytowych, pożyczek hipotecznych. A się okazuje, że ludzie generalnie są raczej zdrowi i raczej im dalej od kredytów hipotecznych, nie to, że miałem jakieś, bo właściwie nie mam, i kart kredytowych, to tym spokojnie, jakby tym bez takiego chaosu, bez takiego szaleństwa, bez chorób psychicznych, bez próby wizualizacji jakichś nieistniejących sytuacji, co doprowadza nas, nie wiem, do konfliktów, bo na przykład ktoś bardzo mocno potrzebuje czegoś, to sobie to wyobraża, że będzie to miał i żeby z tego życie nie będzie już takie tak samo smakowało i nagle się okazuje, że sprowadza go na manowce, że zwariuje od tego wszystkiego. Się okazuje, że te wszystkie takie prymitywne ludy bez tych kolorowych paciorków są mniej upośledzone psychicznie. I że jak na ironię ta odpowiedzialność u nich za rzeczywistość jest dosyć spora i że pomimo tego, że właściwie nie ubierają tego, wskazują żadnych, nie wiem, interesujących teologii na temat kim jest nasza świadomość, czym jest nasza świadomość. Właściwie większość, jeżeli nie wszystkie te tryby reprezentują taką opcję, że świadomość to my, którzy mieszkamy gdzieś tam w środku, to my w ogóle podróżujemy. No wszystko jest okej, że nie należy się za bardzo przejmować życiem, że należy troszkę brać wszystko z dystansem, bo jednak życie jest po prostu podróżą. Nie należy się zbytnio przejmować, nie należy się pasjonować i że jest taką podróżą bardzo organiczną, z dala od wszelkiej indoktrynacji, bym powiedział. No nie wiem jak to, słuchajcie, wrócić, ale to już się zakrawa o reinkarnacji, tak jak mówiłem, jeszcze wspomnę o reinkarnacji, powiem wam o ciekawych koncepcjach w ogóle z tym związanych, bo też są różne ciekawe pomysły. Nie to, żebym zawsze był wyznawcą wszystkich tych pomysłów i miał tutaj dookoła około 30 różnych kapliczek, do których tutaj oddaję modle różne pokłony. Nic z tych rzeczy. Chociaż być może powinienem coś z tym zrobić kiedyś pewnego dnia. Właściwie te wszystkie koncepcje sprowadzają się chyba do tego, gdybym miał tak zamknąć w jednym zdaniu. Do punktu widzenia, do tego, jak głęboko wierzymy w swoją własną niezależność. Jak dużo zwalamy na przyczynowość taka, nie wiem, że coś się dzieje spoza nami i musimy to koniecznie zrobić po prostu, bo jak nie, to szlak nas trafi, a jak dużo tak naprawdę zależy od nas. Wydaje mi się trochę zapomnianą sprawą w naszej cywilizacji, że o tym się zbytnio nie mówi. I przeglądałem oczywiście czata, także pozdrawiam wszystkich na czacie. Na czacie bardzo to samo wspomniał o Davidzie Icke'u, opowiadał o bardzo podobnej koncepcji. Absolutnie się zgadzam, też to widziałem, także jeżeli ktoś z was lubi w ogóle sobie posłuchać, myślę o bardzo interesujących i bardzo sensownie brzmiących koncepcjach, które opowiadają o kim właściwie jesteśmy, gdzie zmierzamy i być może, ale myślę, że na pewno warto to zobaczyć, bo jest to fascynująca rzecz. Także jeżeli ktoś z was nie wie jeszcze, to polecam, że David Icke, ktoś tam kiedyś nazwał, że to jest teoria anteny, ale właściwie na dobrą sprawę można nadawać sobie to w dowolny sposób, bo właściwie chodzi o koncept samego siebie, o tym, że podróże Odyseusza, tak, gdzie oczywiście, bo to jest troszeczkę takie grecka tragedia w tym wszystkim, się wydarzyła chyba po drodze. My uwierzyliśmy, że bogowie są wszechmocni, ale z opowieści nawet Grecy w ogóle swoje mity pisali takie, że nawet ten Odyseusz był w stanie pokonać tych wszystkich bogów i w końcu dotrzeć do swojej Itaki bodajże. Ale zostawmy tą klasykę w spokoju. Pewnego dnia myślę wrócimy do klasyki, no nie do klasyki, ale będę chciał wrócić i pomęczyć was trochę o starożytnym Egipcie. A to już inna sprawa, na innej hiperprzestrzeni. Także widzę, że powoli w ogóle całe opóźnienie, a my dochodzimy do końca hiperprzestrzeni, także oficjalnego czasu. Ja troszkę przeciągnę, słuchajcie, temat minimalnie. Jeżeli chcecie w ogóle dzwonić, to zapraszam, żebyście dzwonili. Także przypominam, że w ogóle rozmawiamy o różnych koncepcjach na życie, a ja tak jak mówię, wracam do reinkarnacji, bo obiecałem wam, że powiem o ciekawej koncepcji, o ciekawej historii, którą ja słyszałem o reinkarnacji. Oczywiście, jak zwykle, będzie to związane z całą tą historią z 2012 rokiem i nie tylko. Często w różnych, nie wiem, tribach, uwierzeniach, tudzież ideach, o których rozmawiamy, właśnie występuje moment, właściwie ciągle występuje moment jakiejś takiej fali i z różnych okresów czasu, że w tym się dzieje to, w tym się dzieje tamto, w tym się dzieje siamto. W hinduizmie też jest coś takiego, właściwie chyba w każdej
każdej religii, w każdej filozofii jest koncept, nie wiem, czegoś takiego, co w hinduizmie nazywa się koło przemiany, czy jakoś tak. I są kolejne ery po drodze. Troszeczkę wygląda to jak tarcza zegarka, że tak zaraz po 12 zaczyna się, znaczy na samej górze jest tak zwany złoty wiek, na samej dole jest żelazny wiek. I w zależności, w którym momencie jesteśmy na tej tarczy zegara, którą godzinę nam wybija zegarek, w tym momencie, znaczy taką mamy cywilizację. Takie oczywiście kompletne dno i bąbelki to jest oczywiście żelazny wiek, taki po prostu już depresja, same wojny, ludzie kompletnie bez świadomości, po prostu kompletny dramat. A złoty wiek to jest oczywiście taki, latamy w kosmos, w ogóle wszystkie możliwe wynalazki jest granie. Złoty wiek jest tym dokładnie tak, jak brzmi. Także tam jest taka koncepcja, że właśnie są takie okresy. I słuchajcie, ciekawym pomysłem przy reinkarnacji jest pomysł, że kiedy Ziemia jest w takim cienkim miejscu, czyli jest, nie wiem, w tym takim dołku kompletnym energetycznym, czyli jest bardzo słaba na przykład, bardzo słabe napięcie, kiepskie pole, w ogóle jest, generalnie jesteśmy gdzieś na końcu wszechświata i w ogóle jest fatalny czas, nasza świadomość gdzieś odpłynęła i to jest ta era żelazna, to podczas reinkarnacji dusze mają problemy z trafieniem we właściwe ciała i wszystko się miksuje. I na przykład kiedy nadchodzi taki ciężki czas dla planety Ziemia i wszystkich mieszkańców tej planety, na przykład czasami duchy, znaczy świadomości zamieszkałe na przykład w zwierzętach przechodzą do ludzi, a świadomości zamieszkałe w ludziach przechodzą do zwierząt albo jakoś tak, że generalnie następuje taki duży miks, bo następuje jakieś rozchwianie jakiegoś niewidocznego pola w ogóle ezoterycznego. Jest na to masa nazwy. W ogóle wszyscy ci ezoterycy mają na to swoje ezoteryczne nazwy. Jedną z takich, nie wiem, współczesnych prób nazwania tego to jest używanie nazwy orgonit. Jak jesteśmy w takim dole, to te wszystkie reinkarnacje mają taki problem później, żeby znaleźć właściwe pole do reinkarnowania. No i generalnie czasami reinkarnują w takich, nie wiem, no, w drzewie albo w wiewiórce, albo w drugą stronę. Wiewiórka reinkarnuje w kimś, kto nie jest wiewiórką. No i generalnie jest takie ogólnie zamieszanie z duszami. Dusze nie wędrują tam, gdzie nie zawsze tam, gdzie powinny być. No a kiedy jest ten złoty wiek, kiedy wszystko jest okej, kiedy wszystko dzieje się tak, jak trzeba, ten problem znika. Jakby wszyscy wracają do właściwego balansu, nie wiem, jakiegoś takiego energetycznego i wszystkie dusze reinkarnują tak, jak powinny reinkarnować. To taka ciekawostka. Nie wiem, ile w tym prawdy. Brzmi naprawdę bardzo egzotycznie. Ale ciekawie, słuchajcie, ciekawie. No, jeżeli nasza dusza ma jakikolwiek, ma coś wspólnego z polem elektromagnetycznym, grawitacyjnym, jakimiś takimi historiami, a wygląda, że troszeczkę tak, bo i szyszynka, i wszystkie te rzeczy, nasz mózg jest po prostu elektromagnetycznym urządzeniem, które produkuje chemię. Do tej pory chyba nie wyjaśniliśmy, jak duży jest procent, w jakim procencie definiuje nas chemia, a w jakim procencie definiuje nas coś, o czym nie mamy żadnego pojęcia. Na razie podejrzewam, że tak czy siak jeszcze jesteśmy w ogóle jako chyba cała nauka w takim momencie takiej bardzo poważnej spekulacji w ogóle. Doszliśmy do momentu stawiania sobie bardzo, być może odważnych pytań, bardzo śmiałych pytań i coraz śmielszych spekulacji, ale właściwie poza spekulacjami, nie wiem, ja nie słyszałem o żadnych takich badaniach, które wrzuciłyby jakąś prawdę objawioną, która nie jest po prostu spekulacją. Mniej lub bardziej interesującą oczywiście. Przez chwilę ponadrabiam tą hiperprzestrzeń, którą dzisiaj zacząłem w ogóle z opóźnieniem i troszeczkę taka w ogóle chillowa. Tym bardziej, że przygotowuję jakieś kolejne hiperprzestrzenie, takie bardziej wykładowe troszeczkę i chcę zebrać się i chcę sobie poświęcić czas na troszkę na zebranie dokumentacji i na zebranie w ogóle jakichś tekstów do tego, na przygotowanie się po prostu. Także dzisiaj troszkę tak spokojnie i o takich konceptach związanych z naszym umysłem bardziej. I ty, słuchamy hiperprzestrzeni, także słuchajcie, dzwońcie śmiało. Już myślę, że powoli będę zawijał hiperprzestrzeń do końca. Także dzisiaj tak spokojnie w ogóle, bez męczenia was o żadnych psychoaktywnych substancjach. Ja sam generalnie czekam na moment, kiedy miał troszkę więcej czasu, żeby sam przywitać się z jakimiś psychoaktywnymi substancjami w ogóle w swoim życiu. Witam serdecznie, panie Krawcze, witam serdecznie. Cześć, cześć. Słychać? Idealnie, panie Krawcze. Się chciałem zapytać, czy mógłby pan podesłać trochę tych substancji psychoaktywnych, co się tam pan chwalił, że pan masz? No rozumiem. Słuchajcie, właśnie wpłacaliście nam w bitcoinach, my to szybko zdefraudujemy, bo musimy kupić komputery i substancje też. A czy można nam płacić substancjami psychoaktywnymi? No właśnie, krawiec, słuchaj. Koszyk grzybów na przykład przynieść. A przyjąłbyś, słuchaj, bo to jest takie pytanie bardziej do ciebie, słuchaj, czy ty byś przyjął taki na przykład koszyk grzybów? Koszyk grzybów, no z grzybami to mówię o tych, ciężko o tych, bywa. O tych fioletowych, ale o tych takich, wiesz, fioletowych od spodu mówię, niebieskawo-fioletowych. Przyjąłbyś taki grzyb, taki, jak sobie KSPS przyjąłbyś?
Przyjąłbyś. Naprawdę byś przyjął? No. Bo się dobrodusznie bałem. Bym przyjął. A tak w ogóle chciałem zapytać, jak ty myślisz, a po co w ogóle by były te anteny? Znaczy, no po co mielibyśmy działać jak te anteny? No bo w naturze wszystko ma zawsze jakiś tam cel, jakiś sens, nie? I po coś zostało stworzone przez tą naturę, łamane przez Boga, łamane przez Józefa Stalina, wyznaje, prawda? Nie mam pojęcia. Znaczy, wygląda trochę tak, że chyba mamy więcej, bo cała ta teoria mówi o tym, że chyba mamy więcej wolności niż nam się wydaje. W sensie mniej nas ogranicza i większa odpowiedzialność na nas wisi niż wydawało się do tej pory, bo na przykład wiesz, myśląc w ten sposób, nie ma już za bardzo miejsca na taki przypadek w życiu. Bo się okazuje, że właściwie wszystkie działania, które wykonujemy, są konsekwencją naszych zachowań, że tu się okazuje, że bardzo ważne jest trochę jak bycie Bruce Lee nieustannie, wiesz, najważniejszy jest po prostu oddech, zanim wykonasz ten cios. Po prostu wszystkie te czynniki, nie wiem, wiesz, chodzenie po wodzie, nie wiem jak to nazwać, brzmi jak szaleństwo troszeczkę, ale właściwie tym to jest. Jest taką koncepcją, że musisz wziąć odpowiedzialność za ten smooth move, jaki wykonuje Bruce, zanim jego cios w ułamku sekundy dosięgnie twojej i skrócić ci o głowę. No to tak znowu bardzo mgliście i tajemniczo, jak dla mnie brzmi. No bo tak, antena jest albo do odbioru, albo do nadawania ewentualnie, tak? A my odbieramy i nadajemy, to jest fenomen, bo to działa w obydwie strony, bo nasze serce i nasz mózg ciągle emituje fale i właściwie odbieramy i nadajemy dalej. Nikt do końca nie wie, też się zastanawiam, jaki jest, nie wiem, bo też nie ma jakiejś takiej spójnej teorii, która na przykład mówi, a cel tego wszystkiego, drodzy, kochani, a teraz usiądźcie, powiem wam, jaki jest cel tego wszystkiego. Nie wiem, jaki jest cel tego wszystkiego. Ale no, ktoś tam po tej drugiej stronie nadaje albo odbiera, nie? Słuchaj, czyżby pan Bucek był żeby to, na przykład? Nie wiem, słuchaj, wygląda na to, że po drugiej stronie jest masa sygnałów, które nadają i odbierają. Okazuje się, że kiedy przechodzimy przez tą kurtynę na drugą stronę, się okazuje, że nawet to nie jest kwestia jednego w koncepcji, że tam jest jeden Bóg, że tam właściwie jest tyle bytów, że tylko na tym etapie, nie wiem, skupienia materii, na tym etapie skupienia atomów, także jesteśmy takimi ludźmi z kości, z mięśni, wody i w ogóle, że to się wszystko klei do kupy. Natomiast jak tylko przekraczamy drzwi tego świata, tego materialnego, tam się okazuje, że tam jest, że trafiamy na kolejną marszałkowską, troszeczkę bym powiedział, że trafiamy w tłok, że to nie jest tak do końca, że tam jest jeden taki brodaty starzec, czy 12 brodatych starzec, czy jak to sobie wyobraża w ogóle, jak i w cokolwiek wierzy, który macha do nas i mówi, hej, to ja, twój stwórca. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że tam po prostu jest dokładnie taki sam tłok i że tam jesteśmy jednymi z wielu, nie wiem, miliardów, biliardów, cholera wie po prostu ilu, no nie wiem, wielu istot i że każdy właściwie chyba ma jakąś swoją rolę i że cały myk polega na odkryciu własnej roli w tym wszystkim chyba trochę. No ja nieustannie odczuwam, że wszystko, co się dzieje dookoła, to jest taka jedna wielka lekcja, ale to inna sprawa. Trochę mnie czasami tak boli to, że mój Bóg taki jakby mało towarzyski jest trochę, nie? Inni bogowie tam gdzieś razem ze sobą albo walczą, albo biesiadują, a ten mój to tak za bardzo z innymi nie chce mieć nic wspólnego. Ale to dobrze, bo ja też taki jestem. Nieważne, a te wizje, znaczy wiesz co, to co się po śmierci dzieje, to równie dobrze mogą być wizje halucynacje umierającego mózgu na przykład, nie? A jasny tunel czytałem, że to może być spowodowane po prostu obumieraniem oka. No są ciekawe teorie. Wiesz co, planuję zrobić, znaczy nie tyle planuję, ile zrobię o tym akurat audycję. Będę mówił o tym audycję właśnie o śmierci klinicznej. I to troszkę przesunę śmierć kliniczną. Ale słuchaj, ciekawą rzecz powiedziałeś. Jest takie badanie naukowe, które dowodzi, że śmierć kliniczna i na przykład wizje, które się pojawiają podczas śmierci klinicznej, mają najmniej wspólnego z obumieraniem mózgu. Bo właściwie mózg jest kompletnie martwy, bo są i takie przypadki. Mózg jest kompletnie martwy, a pacjent ci opowiada, co robił przez ostatnie 15, tam 5 minut, kiedy właściwie był martwy. Właściwie nic nie powinno się dziać. On nie powinien mieć nic w mózgu, bo było martwe. A facet zniknął i wrócił. Po 5 minutach. No niby tak, ale z drugiej strony... I żadnej aktywności mózgu, nic. Niektórzy też tłumaczą to zjawisko, które towarzyszy też OB,
że to jest w ogóle taka choroba ponoć, która sprawia, że widzisz siebie z zewnątrz, coś w tym stylu, ale mi się to wydaje nieprawdopodobne, no bo co, jakaś kamera musiałaby być, jakieś oko trzecie, coś w tym stylu. No słuchaj, przecież, nie? Krawiec, jak ale... To możliwe? Jak ja mogę na skutek jakiegoś schorzenia czy choroby zobaczyć, co jest za ścianą, prawda? Tylko, że z drugiej strony, kiedy z ludźmi, którzy się zajmują tym całym out of body experience, porozmawiasz w ten sposób, żeby oni ci powiedzieli, co ty tam napiszesz na kartce tej nocy, albo co się znajduje gdzieś tam, to pojawiają się problemy i zaczyna się takie mówienie, że a to się tak nie da do końca, bo to się zamazuje trochę, jak we śnie i wiesz, i znowu jesteśmy w przysłowiowej dupie, nie? I nic się nie da udowodnić. Słuchaj, Krawiec, no tego nie wiem, jak jest, ale wiem, jak jest z przypadkami takiej normalnej śmierci klinicznej, normalnego zejścia. Jest tak, że ludzie autentycznie widzą rzeczy, których nie powinni widzieć, bo rzeczy znajdują się dwa piętra wyżej, a oni właśnie schodzili dwa piętra niżej. Na łóżku schodzili pod kropówkami, zeszli i potem wrócili. Niby tak, ale zawsze to jest takie widzenie jak właśnie we śnie, gdzie zamazują się wszelkie napisy, wszelkie teksty, nawet sam kiedyś o tym mówiłeś, czyli to przypomina jednak sen bardziej niż jakieś podróże, ale z drugiej strony te informacje niektórzy faktycznie mają. Słuchaj, Krawiec, ale... Bo ten pomysł anteną polega na tym, że właściwie, kojarzysz klasyczny, i nasi słuchacze też myślę doskonale kojarzą taki pomysł z mangi japońskiej, to się nazywa Mega Mech, że jest taka wielka maszyna, a w środku jest taka mała kapsułka, siedzimy i sterujemy. Więc mamy takiego mecha, którym sterujemy i że cała zabawa polega na tym, że moment, kiedy się odłączamy od mecha, bo naszym mechem jest nasze ciało, moment, kiedy się odłączamy, tracimy nasz sposób jakby odbierania, nie wiem, percepcji rzeczywistości, czyli na przykład jak się odłączasz od systemu nerwowego, który jest na przykład oczami i tak dalej, to też sposób widzenia jest inny, sposób odczuwania jest inny. Ja myślę, że stąd się biorą te rzeczy, bo to jest trochę tak, jakby cię odpieli po prostu od systemu, tak jakbyś się po prostu odpiął od systemu i przez ten moment jest taki trochę szok, bo wszystkie, wiesz, system is down, is completely down i jest shocked through the system i po prostu musisz się ogarnąć, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to, że wypinasz się z jednego systemu i przechodzisz do systemu, który funkcjonuje na zupełnie innym wymiarze. I informacje o rzeczywistości w ogóle docierają do ciebie w inny, znaczy informacja dociera do ciebie, jesteś uczestnikiem informacji, która jest wszędzie dookoła, jakby nie dociera do ciebie poprzez zmysły. Właściwie bardziej w niej uczestniczysz niż się odbierasz. To jest ta różnica. Nie wiem właśnie, też się zastanawiam, wiesz, na czym polega, ale wszystkie moje na przykład takie, brzmi kretyńsko, ale większość moich praktycznie, jeżeli nie wszystkie moje duchowe, głębokie przeżycia mistyczne, które mi rzuciły na kolana w życiu, idealnie się zgadzają do teorii anteny, w sensie, że właściwie jesteśmy, ja lubię to angielskie słowo okupić, czyli zamieszkują, okupujemy swój własny mózg po prostu. I okupujemy swoją świadomość na przykład. I świadomość jest takim narzędziem, w sensie trochę szafką. I ta szafka ma szuflady. I na przykład jeżeli powrzucasz do szuflad dużo gównianych emocji, no to ta świadomość będzie gówniana, no nie? Nie będzie jej na przykład, albo będzie kiepska. A jak powrzucasz dobrze, świadomość też jest... Indianie mają ciekawy koncept na ten temat, ale tacy z Meksyku Indianie. Nie z dżungli tam, ci z przepaską i ten... Najpopularniejszy Wojtek świata, tylko ci z Meksyku. Ostatnio mi Kaszana opowiadała o takim, czytała o jakimś eksperymencie właśnie, że starszy koleś zgodził się na to, aby odciąć mu, daje się to chodziło, że odcięli mu właśnie wzrok od mózgu, słuch, coś takiego w tym stylu i on stopniowo zaczynał coraz bardziej słyszeć. No wiesz, no został właśnie sam ze sobą i stopniowo coraz bardziej słyszał różne głosy i nabywał różnych zdolności nadnaturalnych, coraz więcej wiedział rzeczy, których nie powinien wiedzieć, słyszał właśnie jakieś głosy, jakieś byty. Może tak być. A co do tej świadomości, nie wiem, czemu ludzie tak zawsze uparcie twierdzą, że ta świadomość albo jest, albo jej nie ma. W sensie takim, że my ludzie ją mamy, a zwierzęta jej nie mają na przykład. Jak dla mnie, to jak ze wszystkim powinno tu obowiązywać stopniowanie i gradacja jakaś, nie? Świadomość może mieć swoją siłę po prostu i tyle. I to jest dla mnie jak naj...
no, jak najnormalniejsza rzecz. Nie wiem, czemu tu się dziwić w ogóle. A co do tej wagi duszy, nie? 21 gram, no to prawdopodobnie to chodzi po prostu o odwodnienie organizmu, czy coś w tym stylu. No, w każdym razie o jakieś tam zjawiska w naszym organizmie, które zachodzą po naszej śmierci, czegoś nam tam ubywa, może nie wiem, może się zesrywamy po prostu i lżejsi jesteśmy i kupa waży 21 gram na przykład, ale to za mało w sumie, chyba więcej waży. No trochę, słuchaj, bo to oni to dziwnie ważą, bo się okazuje, że naprawdę coś się dzieje tak, że po prostu człowiek robi się lżejszy o ileś tam gram, po prostu te 21, nie wiem czy 21 zawsze, bo słuchaj, ja tego nigdy nie mierzyłem, znaczy, ale wierzę na słowo. Ale wiem, no, gdyby, się to tam... gdyby to faktycznie było zawsze te 21 gram, właśnie... no to byłby faktycznie dowód jakiś, nie? Że coś dziwnego się dzieje. Gdyby zawsze było tyle samo. A powiem ci jeszcze tak a propos rzeczy właśnie związanych, nie wiem, to raczej nie nawiązuje chyba do tematu coś takiego jak przeznaczenie, to co się wokół to nas to jest troszeczkę dzieje, tak, słuchaj, ale to wiesz co, Krawiec, bo to jest troszeczkę tak blisko tego, bo słuchaj, bo jeżeli jesteśmy operatorem anteny, rozumiesz, i na przykład cała rzeczywistość jest dookoła, to na przykład tutaj się wkrada taka koncepcja, jest już gotowe, wszystko jest już ustawione, tylko my, poruszając się w tej czasoprzestrzeni, w tym, wiesz, obsługując tego swojego mecha, dochodzimy do tego momentu. Job polega na tym, że musimy wybrać tą dobrą opcję, musimy podjąć tą właściwą, optymalną dla siebie i optymalną dla, bym powiedział, takiej, dla siatki naszych agentów, czyli dla wszystkich ludzi dookoła nas. Czyli na przykład teoretycznie i w praktyce powinienem podejmować optymalne decyzje, czyli decyzję taką, która na przykład powoduje, że ja się ucieszę, że ty się ucieszysz, że wszyscy się ucieszą, że ty się, drogi słuchaczu, ucieszysz, ja też się ucieszę. Nie, słuchaj, ale jaka jest twoja koncepcja świadomości, bo wiesz, bo to jest jakby kwestia tego, że wierzysz, że nie, masz tą swoją świadomość, wiesz, istoty jakby pewnego bytu, który jest wyżej ponad tobą, który daje ci dobry flow, że tak powiem, że wszystko się układa. Jakby jaka jest twoja koncepcja świadomości, jakby, czyli czegoś, co, czy czujesz się, nie wiem, częścią tego, czy jesteś po prostu tylko i wyłącznie, czujesz, że świadomość jest częścią tego flow. Słuchaj, powiem ci szybko, jaki jest pomysł w ogóle Indian, tak w skrócie. Castaneda opisał bardzo ładnie ten pomysł. Pomysł Indian polega na tym, że nasz umysł jest czymś w rodzaju wyspy, że jest wyspą, która zamieszkało przez różne rzeczy i my je tam wrzucamy na tą wyspę, tam wrzucamy kanapę, wrzucamy tam wszystkie nasze sytuacje życiowe, wrzucamy tam kanapę z teściową, wrzucamy tam kanapę na przykład, jak ktoś ma teściów, wrzucamy kanapę na przykład z sąsiadami, ich psem, który non stop szczeka, wiesz, tam mieszkają wszystkie te rzeczy, które okupują naszą głowę na tej wyspie. I umiejętność operowania swoją własną świadomością, co jest u Indian właśnie takie, że cały mych polega na umiejętności operowania, polega na umiejętności posprzątania własnej wyspy, czyli własnej świadomości, na wzięcie odpowiedzialności za to, jak myślimy, kiedy stawiamy pierwszy krok, kiedy jeszcze zbyt powolna i na przykład ty byłbyś, twoja świadomość byłaby szybsza i nie powiedziałbyś tego, bo byś to wyprzedził. To chodzi o taką świadomość na przykład, trochę jak, nie wiem, Bruce Lee mi się tak wydaje, twoją myślą. Co ty na to, słuchaj, jaką masz, jaką, słuchaj, a ty jak myślisz, co jest ku świadomości w ogóle twojej, Krawiec, bo to jest ciekawe. Musiałbyś jakoś uszczegółowić to pytanie, bo tak nie wiem dokładnie, kim jesteś, o co słuchaj, ci chodzi. Kim jesteś na przykład? Czy czujesz się takim na przykład użytkownikiem mecha takiego, a nad tobą jest jeszcze szef z tak zwanej centrali? Tak w skrócie mówiąc, wiesz tak, co chodzi? Tak, no czuję, zdecydowanie czuję nad sobą jakąś właśnie taką rękę, spojrzenie i pomoc nieustanną, ale taką bardziej pomagającą. Wiesz, to jest taka... opieka bardziej ojcowska, a nie kumplowska, nie? Taka ojciec chce swojemu synowi dać lekcję, czegoś go nauczyć i poprowadzić go, przygotować go do czegoś, nie? I właśnie od tamtej pory, kiedy... Bo ja to zrobiłem tak trochę rytualnie, ci powiem, to oddanie tej kierownicy. To nie jest tak, że ja tak sobie tak myślałem o ale tym. Słuchaj, tylko, ale słuchaj, ale... Ja to zrobiłem po prostu tak, jakbym podpisywał umowę po prostu. Rozumiem. Z kimś, wiesz, tak bardzo oficjalnie i oficjalnie, dosłownie, bez żadnego tam. Ale kim jest ta część, ale kim jest ta część ciebie, która podpisała się pod tym dokumentem? Bo o to mi chodzi. Kim jest ta część ciebie, nie która wiem. Podjęła tą decyzję? Bo to jest ciekawe. To jest coś, nie wiem jak to nazwać, bo to ani nie jest świadomość też do końca. To jesteśmy my w sumie, bo to chyba jedyne, co można powiedzieć, że to jesteśmy my. Nie wiem, jak to powiedzieć, no, po prostu to zrobiłem jako ja, nie? A, no nie wiem, czuję w każdym razie, że mam jakąś misję do spełnienia, nie? Chciałbym, jeszcze tak nawet do końca nie wiem,
jaka to jest misja, ci powiem, wiesz, ale czuję, że coś kurde mam. Coś mam tutaj ważnego bardzo do zrobienia. Cały czas za mną chodzi ta myśl. Nie wiem, czy to się, coś mi się uroiło w głowie, czy nie, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy podejmują właśnie takie decyzje, którzy w ten sposób rozmawiają z Bogiem, mają jakby, wiesz, te ich linie karmiczne stają się grubsze, bardziej świecące, właśnie no chociażby tylko z tego powodu, że dokonujesz takiego wyboru, że nie chcesz być tym malutkim źdźbłem trawy na wielkiej łące albo małym trybikiem, tylko chcesz czegoś więcej. I sama ta chęć sprawia, że to dostajesz po prostu, nie? Pod warunkiem, że jesteś na to przygotowany, nie? Że ta wyższa siła stwierdzi, że jesteś na to przygotowany, tak mi się wydaje. I dostajesz to. A ty nie czujesz czegoś takiego, że masz tutaj coś więcej do zrobienia niż taki statystyczny człowiek, który chce po prostu przeżyć, który chce zapewnić byt swojej rodzinie? Słuchaj, bardzo ciekawe pytanie. Wystawiam troszkę inną percepcję tego. Wydaje mi się, że ten świat jest bardziej złożony i bardziej kompleksowy niż, i że jakby moja świadomość, moja obecność, to właściwie moja świadomość, moja obecność, to kimkolwiek jestem, jest częścią bardzo dużego procesu, którego do końca sam nie jestem świadomy, jak się to odbywa. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo mocno zaawansowana sprawa. To, wiesz, jakby bardzo buńczucznie byłoby powiedzieć, że wiesz, czuję, że muszę zrobić rzeczy wielkie. Nie mam pojęcia. No, w ogóle nie wiem, co znaczy rzecz wielka. Bo wszystkie moje doświadczenia, które gdzieś tam czasami sumuję, zastanawiając się nad takimi sprawami, mówią mi, że na przykład nie ma czegoś takiego jak rzecz wielka, że wszystko się dzieje, że wszystko się dzieje z bardzo małego patternu. Ja mam trochę takie właśnie takie podejście jak ci głupi, wiesz, Indianie postacy, którzy sobie biorą parę kamyków, rozsypią dookoła ogniska parę kamyków w dziwny sposób, położą jeszcze patyk obok, poskaczą dookoła, wykonując dziwne gesty i trzęsąc się na boki. I generalnie spada deszcz, no nie? Na przykład. Ja się zastanawiam, gdzie są granice mojej odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności za świat, który generuję. Bardziej w ten sposób się zastanawiam. Gdzie są granice, jak mocna jest interakcja pomiędzy, nie wiem, tym, co robię, a światem dookoła. Bardziej to mnie... Bo tam kwestia to, czy wiesz, czy jestem częścią boskiego... Ja nie mam takiego syndromu. Tak czy siak jesteśmy... Częścią pewnej dużej fali, tak bym powiedział. Po prostu rodząc się człowiekiem, tak czy siak. No ja to widzę trochę inaczej niż ty, bo ty to bardziej postrzegasz jako taki, jeśli dobrze cię rozumiem, jako taki bardziej chaotyczny fraktal zdarzeń, który albo rzekę, która po prostu sobie płynie i wszyscy... Ona ma swój cel. Jesteśmy jakimiś tam rybkami, które sobie pływają w tej rzece. Ja bardziej na życie patrzę jako na taką grę, w której niektórzy z nas po prostu stają się takimi pionkami ważniejszymi na tej szachownicy, czy to z własnego wyboru, czy na skutek jakichś wydarzeń i mamy jakąś ważniejszą rolę do odegrania, chociaż to nie musi być tak naprawdę nic wielkiego. To może oznaczać nawet to, że któregoś dnia znajdziemy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i po prostu i powiemy jedno słowo do kogoś, nie? Ale to będzie bardzo istotne. Nie wiem, jak to opisać do końca, ale no bardziej patrzę na życie właśnie jako na taką grę o duszę człowieka być może, nie? Między siłami dobra, a siłami zła. I zarówno jedna strona, jak i druga strona chce mieć tych swoich graczy trochę lepszych, lepszych, to jest cały czas złe słowo. Ale wierzysz w to, że są... Wyróżnionych w jakiś sposób i postawionych bardziej na środku tej szachownicy, a nie gdzieś tam z boczku, nie? Bo tutaj no, nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że jakoś się tutaj czuje od kogokolwiek lepszy. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że no, niektórzy bardziej wchodzą w tą grę, a niektórzy pozostają z boku i tyle. No właśnie, słuchaj, Karol, jaka jest, bo mamy tu Karola, witam serdecznie, jaka jest twoja koncepcja? Czy myślisz, że antena, czy myślisz, że jakaś gra? Jaki jest twój koncept na to? Witam cię, Mapet, witam cię, Krawcze. Słuchaj, cześć. Koncept jest, no, co prawda zaczerpnięty i nie do końca tak naprawdę mój, ale jak gdyby najbardziej pasuje mi ze wszystkich. I koncept w skrócie wygląda tak, że jest Bóg, jest stwórca, jest nasz, nie wiem, programista, który kiedyś tam na samym początku stworzył ten nasz wszechświat, prawda? Natomiast ten Bóg w ogóle jak gdyby nie jest naszym patronem, nie możemy się do niego modlić, żeby coś
sprawił dla nas, po prostu jest, po prostu nas stworzył i traktuje nas, nasz wszechświat, jako raczej wielki jeden eksperyment dla niego. I są istoty, którymi my jesteśmy i każda z nas istota tworzy cywilizację, prawda? Oczywiście my tutaj na Ziemi myślimy, że jest tylko jedna cywilizacja ziemska, ale to nieprawda, bo jest w kosmosie jest cała mnóstwo. I teraz każda istota, która żyje chociażby na tej Ziemi, przechodzi ewolucję. Ewolucja polega na tym, że poprzez bodźce, które odczuwamy, poprzez głód, poprzez cierpienie, poprzez ciężką pracę, w naszej świadomości zapisują się takie i nie inne bodźce, które prowadzą nas do rozwoju. I teraz są dwie drogi. Część istot, część ludzi na tej planecie posiada jak gdyby duszę, bądź też to nie jest dusza, bo dusza to jest słowo zaczerpnięte z katolicyzmu, ale powiedzmy, ja to nazywam korsupem, tak? Czyli takie ciało najwyższe, w którym się wszystko zapisuje. I to ciało najwyższe reinkarnuje w na przykład danej osobie na Ziemi, która to odczuwa, która to żyje i odczuwa i po prostu się rozwija. I w miarę jak ona się rozwija, to dochodzi do jakichś tam wniosków i te wszystkie wnioski w czasie, gdy ta osoba umiera, są przekazywane do tego najwyższego ciała, które potem znowu jak gdyby reinkarnuje do innej istoty. Czyli tak naprawdę tu jest połączenie tej reinkarnacji z takim czymś, że tak ten koncept na przykład przewiduje też, że na naszej Ziemi nie ma dobra ani zła, bo jedyne, co jest słuszne, to jest rozwój, a rozwój nie jest determinowany przez dobro, wręcz przeciwnie. Rozwój jest czasami determinowany przez cierpienie. Bardziej rozwijamy się cierpiąc, prawda? Czy też na przykład chcąc się rozwijać, musimy ciężko pracować, bo też do ciężkich wniosków dochodzi. No jest chyba coś w rodzaju, nie wiem, nazwałbym to naturalnego balansu, takiego w naturze, tak się jeszcze raz powtórzę, naturalny balans w naturze, że właściwie, który unifikuje ten dualizm, że nie wiem, niedźwiadek zjada sobie rybkę, która sobie płynie w strumyku, jakby jest to naturalnym cyklem tej planety, także też ja się czasami obawiam, że my jesteśmy trochę wychowani za bardzo na jelonku Bambi Walt Disneya i troszeczkę mamy bardzo dziwne wyobrażenie o sielance czasami. Ale tak samo jak trochę jak z kwestią na przykład z porodem. Poród naprawdę nie wygląda fascynująco, w sensie jest to krwawe, wygląda po prostu przerażająco, większość facetów mleje i tego typu historie. A jest to początek nowego życia. To jest nie zawsze to, co widzimy, to, co jest apetyczne w sensie aktualnie, cywilizacyjnie. Jest. No chciałem powiedzieć, że po prostu nie każde złoto, co się świeci. O tyle. No, a popatrzcie tak, też. Ja powiem tylko, no popatrzcie na przykład na dzieci, które są rozpieszczone, wychowane w szklarnianych warunkach, nigdy nie doświadczały żadnych cierpień, nigdy nie dostały klapsa w dziąsło w szkole i tak dalej, to te dzieciaki zwykle będą takie raczej rozwydrzone, nie? Albo nadwrażliwe i rozwydrzone, z postawą roszczeniową, więc faktycznie to cierpienie nas i wzmacnia i może nie samo cierpienie, ale to balansowanie między szczęściem a cierpieniem, nie? Między cierpieniem a przyjemnością, między dobrem a złem. To jest coś, co sprawia, że faktycznie stajemy się lepsi chyba. No masz rację. I zawsze jest tak, że takie sielankowe życie nigdy nie prowadzi człowieka do rozwoju. Zauważcie, że nie wiem, weźmy sobie chociaż milionerów, którzy zazwyczaj są to ludzie, którzy kiedyś byli biedni, którzy swoją ciężką pracą doszli do czegoś, prawda? Mhm. Tak samo jest z nauką. Jeżeli jakiś naukowiec chce coś wynaleźć, to na początku musi się nieźle natrudzić i on godzinami pracuje, spędza całą masę czasu w swoim laboratorium, żeby coś tam wynaleźć. Więc to nie jest ślankowe życie. To nam się tylko tak wydaje, prawda?
Może nie, dlatego właśnie jest ten świat. Może dlatego jest ten świat i dlatego żyjemy po prostu. No bo gdybyśmy od początku żyli tylko i wyłącznie w jakimś, w cudzysłowie, niebie, nie? W niebiosach pięknych i chodzili sobie, spacerowali tylko w pięknej krainie, w takim Edenie, no to co byśmy z tego mieli? Jaką naukę, jakie wnioski, jaką lekcję? Nic. Dzisiaj na przykład każdy wie, kto to jest Albert Einstein i jak dużo zrobił, ale nie każdy wie o tym, że umarł w biedzie i w nędzy. No miał nieciekawą końcówkę życia, tak czy inaczej, prawda? Ale też z Einsteinem, znaczy nie to, że mocniej Einsteina, ale to też taka postać troszkę momentami kontrowersyjna, bo też świadomie sprzedający troszkę tajemnice dla wywiadu, zdający sobie sprawę, że jest śledzony przez wywiady obydwu mocarstw i tak też trochę też gracz, że tak powiem. Dziś czytałem jakieś informacje o nim, że jednak momentami zachowywał się trochę jak gracz i być może mi się czasami wydaje, że to jest karma, że ilekroć zachowujemy się jak gracze w życiu, tak często wraca do nas, tak często budujemy sobie tą rzeczywistość gry dookoła siebie i w nią wpadamy. To jest trochę ta koncepcja właśnie anteny, że sami budujemy sobie tą rzeczywistość, że na przykład się zastanawiam, jakie są granice mojego ja, ale nie na tej zasadzie, żeby komuś walnąć w nos, albo wiesz, jak dużo poprzestawiać mebli, jak dużo mogę narozrabiać, to nie o to chodzi, tylko chodzi o taką świadomość konsekwencji, o to, że na przykład jeżeli postawię swoją stopę w danym miejscu i na przykład zrobię coś tam, to jakie będą, to w jaki sposób to zrobić, żeby konsekwencje tego były pozytywne, w jaki sposób nadać dobrą intencję temu działaniu, to bardziej o taką odpowiedzialność chodzi. I to mi się właśnie podoba bardzo w teorii anteny, że właśnie mózg jest tylko taką anteną, a my sobie zamieszkujemy, po prostu jesteśmy obsługą tej anteny trochę. Tak bym... A jeszcze słuchajcie, no bo jedna rzecz mi się kłóci z tą całą wizją przeznaczenia, tego scenariusza życia i tego, o czym wcześniej mówiłem, mianowicie to, że ciągle czytam o historiach takich, gdzie małe dzieci giną w bezsensowny sposób, mm-hmm. gdzie ktoś... Barbarzyństwo. Nie, chodzi mi o to, że bardzo często, bardzo dużo jest takich bezsensownych, przypadkowych, chaotycznych śmierci, jakby nikt faktycznie nie czuwał. I dlaczego na przykład faktycznie ja miałbym mieć w życiu farta i się prześlizgiwać, bo czuwa ktoś nade mną, a dlaczego nie czuwa nad tymi dziećmi, które się rodzą ze straszliwymi chorobami albo giną w bezsensowny sposób, nie wiem, no topiąc się w szambie, czy coś sobie tam robiąc innego, dlaczego tak jest? Znaczy ja postaram się odpowiedzieć na zasadzie odnosząc się do tej teorii, którą przedstawiłem, czyli tego korsupa. Wyobraź sobie, że jest jakiś tam korsup, czyli nasza dusza, która świadomie potem wybiera reinkarnację w daną istotę. Tak? I ta nasza dusza potrzebuje takich, a nie innych bodźców do rozwoju. Potrzebuje na przykład żeby jej reinkarnacja odczuła głód, czy odczuła jakąś chorobę, bo to pociągnie ją do rozwoju. I wówczas taka nasza dusza, taki nasz korsup reinkarnuje w istotę, która na przykład przez okoliczności swoje życiowe będzie chora na przykład, albo będzie żyła cały czas w głodzie, albo będzie obracała się w środowisku kryminalnym i przez całe życie będzie zabijała ludzi, będzie kryminalistą, ponieważ nasz korsup potrzebuje takich bodźców do rozwoju. Okazuje się, że ja oczywiście tego nie doświadczyłem, ale jest dużo ludzi, którzy mówią, że im bardziej rozwinięta cywilizacja, tym większy odsetek istot, które są w stanie połączyć się świadomie w tym życiu ze swoim korsupem i tam odczytać z tych siatek świadomości, siatek strukturalnych, cały przebieg życia i wszystkich reinkarnacji. I to jest ponoć tak niesamowite odczucie, że te istoty, które to odczuły, a jest kilka albo nawet bardzo dużo istot na Ziemi, które miały po prostu sposobność to odczuć, mówiły, że jest to jak gdyby kontakt z Bogiem. Jest to tak niesamowita struktura, która ma tak ogromne bodźce, prawda? Wyobraźcie sobie, że w waszym życiu na przykład byliście na przykład, nie wiem,
jakimś tam żołnierzem na wojnie, prezydentem, papieżem i tak dalej, prawda? I nagle macie to wszystko w jednym miejscu, w swojej świadomości, albo wygraliście Mistrzostwa Europy i tak dalej. I mówisz, że dopiero wtedy możemy zobaczyć tą pełną historię, tak? Która jest jakby pełną historią naszych reinkarnacji, jedną taką wielką lekcją, a nie pojedynczym fragmentem, którym jest tylko jedno z naszych wcieleń tutaj, tak? To jest po prostu taki koncept. Ja nie mam świadomości, żeby ci odpowiedzieć na pytanie tak czy nie. To jest pewna wiedza, którą kiedyś tam zaczytałem, powiedzmy sobie. I jest taka teoria, że niedługo ta prawda, ta prawdziwa prawda budowy naszego wszechświata i dlaczego tu jesteśmy, czy się odsłoni i będzie to w przeciągu paru lat, więc... Myślisz, że to będzie ten sen po 2012 na przykład, że wszyscy nagle będzie ten sen, kiedy wszystkim przyśnią się ich poprzednie wcielenia i to będzie tak przerażające, tak zmieniające życie? Wiesz co, to będzie generalnie wielkie, wielkie podniesienie świadomości naszej i takie realne odczucie tego wszystkiego, czyli tej prawdy, prawda? Nie na zasadzie, że ktoś nam powie, że jest Bóg, tylko my tego Boga zobaczymy, tak? Na tych zasadach. No ciekawe, ciekawe, bo to słuchajcie, jakby w kwestii na przykład tego, nie wiem, czegoś, co, nie wiem, Krawiec nazwał kontaktem z Bogiem, ja bym nazwał to zupełnie, zupełnie inaczej. Jest to po prostu kontakt z inną informacją. Jest to kontakt z taką bardzo uniwersalną informacją, która właściwie stwarza ten świat, tak bym to nazwał. Jakby ciężko mi nazwać to Bogiem, ponieważ nie jest to, jest to poza percepcją jakiegokolwiek Boga w mojej głowie. Jest to w ogóle kompletnie poza percepcją czegokolwiek. Jest to gigantyczna struktura, której jestem częścią. Co najwyżej mogę powiedzieć, słuchajcie, jestem palcem Boga. No to może, w niego wierzę. No tak, no to może być dla nas tak ciężkie nawet do zrozumienia, jak dla pojedynczej komórki naszego ciała, czym jesteśmy my, ja prawda? Tylko to, tak może, szybko, to może być taka skala po prostu. Panowie, tylko tak szybko, Krawiec, a propos tego umierania, bo od tego zacząłeś. Hardy, twardy, zaraz cię odbiorę, sekundę. Że koncepcja, że to jest, że mieszkamy w troszkę w takim dziwnym cywilizacyjnym miksie, to, znaczy, ja, to, nie wiem, to jest dla mnie troszkę postrane, bo wszyscy staramy się zapomnieć jakby o co chodzi w życiu, a życie polega na umieraniu, to jest, rozumiesz, i nam się wydaje, ta cywilizacja jest przerażona, jeżeli ktoś zostawia ten padł i to mnie troszeczkę tak szokuje, bo to jest trochę takie, no nie wiem, czy ci ludzie myślą, że będą żyli wiecznie, to jest jakby pierwsze prawo życia, to jest to, że umrzemy, po to tu przychodzimy, po to, żeby tu być przez chwilę i odejść stąd. Tak, rozumiesz, jest to trochę taka iluzja życia wiecznego i taka iluzja bezpieczeństwa i iluzja niekończącej się stabilizacji, w którą i my wpadliśmy w tę pułapkę trochę i być może to nam zamydla oczy i to powoduje, że nie widzimy czysto, nie potrafimy wziąć tego dużego, wiesz. Tak, mnie też to dziwi. Mnie też to dziwi, bo teoretycznie każdy chrześcijanin, jeśli byłby faktycznie głęboko wierzący, nie powinien się aż tak smucić, że jego bliscy odeszli, prawda? Bo są w niebie. Mhm. Witam hardego, twardego. Albo w piekle ewentualnie. Chociaż ponoć piekła nie ma. No ponoć nie ma, ale dla katolików ponoć jest. Cześć, dla katolików jest, Krawiec. No bo to katolicy je wymyślili. No. Dobre. Ja będę to cytował, Krawiec. Witam, Hardy Twardy. A ja się ostatnio zastanawiałem, po co ludzie się zastanawiają nad tym, po co tu jesteśmy. Jaki jest twój koncept a propos świadomości w ogóle? Może nie tyle tego, po co tu jesteśmy, bo to jakby ciężko, chyba że masz taki pomysł, no nie? Ale jakby pytanie, czy w ogóle czym jest świadomość wobec ciebie? Znaczy według ciebie? Nie wiem, nie mam takiej informacji, na Wikipedii nic nie piszą. Nie widziałem nikogo, który wejrzyj w siebie, synu, wejrzyj, iść do lustra. Udowodnił jakąkolwiek hipotezę, a sam czuję różne rzeczy. Czasem się mi wydaje, że jesteśmy niejako połączeni, jak nie wiem, jak mrówki w mrowisku, jakąś taką po części wspólną świadomością, innym razem, że jesteśmy przypadkowymi w ogóle jakimiś czymś, kurczę, zbiorami elektronów w naszych mózgach. Ciężko wyczuć. Ja zaproponuję ci takie ćwiczenie i dla wszystkich słuchaczy. Jeżeli jest taki koncept, że skoro my mamy tego korsupa i ten korsup wybrał tą właśnie reinkarnację tutaj na Ziemi, że dzisiaj teraz rozmawiamy, to znaczy, że po coś tutaj zostaliśmy reinkarnowani. I teraz słuchajcie. Zróbcie coś dla mnie i teraz przez 2 tygodnie
każdego wieczoru usiądźcie na swoim łóżku, rozluźnijcie się, zacznijcie, wyciszcie się przez dosłownie 5 minut, a następnie poproście, po prostu tak jakbyście się modlili, swoją duszę, swojego korsupa, czy jakkolwiek to nazywacie, powiedzcie mu, że jesteście gotowi na poznanie prawdy, że chcecie, żeby wskazał wam drogę, po co stąpiecie po tej ziemi i po co tu jesteśmy. I gwarantuję wam, że po 2 tygodniach takiej medytacji coś w was pęknie. Widzisz, kurczę, tutaj tego typu różne zabiegi, one są stosowane nie tylko przy tym, co ty mówisz, ale też i przy wielu innych różnych zabawach z mózgiem. Uważam, że po prostu mamy taką siłę w mózgu, że potrafimy samych siebie przekonać do czegokolwiek. Słynne placebo, które jest najlepszym lekiem często gęsto. Też prawda, woda z cukrem podana do żyl nie potrafi uzdrowić ludzi z raka. Czy na przykład ludzie chodzą do znachorów i później się okazuje, że został uleczony przez raka, ale nie wiem, uleczony z raka czy z czegokolwiek innego. Ale też nie wiemy, czy to znachor zrobił, czy to po prostu my mamy w sobie taką siłę. Słuchajcie, na pewno aktywowałem. Myślę, że zawsze, jeżeli pojawia się jakaś postać dookoła i coś się dzieje, to znaczy, że ktoś być może jest aktywatorem, być może na tym to polega, że to jest trochę tak jak przy budowaniu się DNA, że jesteśmy jako ludzie sobie dedykowani, że część z nas ma takie predyspozycje, druga część ma inne. I ten fenomen współpracy razem polega na tym, że się uzupełniamy tą energię, tworząc taką siatkę energetyczną. I największy problem polega na tym, kiedy zaczynamy używać stopniowania emocji, w sensie czy to jest dobre, czy to jest złe, bo w tym momencie nasza cała siatka, nasze połączenia między nami po prostu zamieniały się w ruinę. Zamiast przysyłać sobie nieskażone jakimś gównianym myśleniem, zaczynamy odgrywać jakieś role i te role mają jakieś patologiczne następstwa, że tak powiem, w naszym życiu. Tak mi się wydaje trochę. Najbardziej wierzę jednak w siłę umysłu, że to jednak my najbardziej działamy na samych siebie i że jedni nazywają to Bogiem, ja to nazywam swoim alter ego lub moim pierwotnym ego. Jeszcze ktoś inny nazywa to rozmową z kosmitami, jeszcze ktoś inny jeszcze jakoś to inaczej nazywa. Czyli ty wierzysz w taki świat, w którym jesteśmy po prostu takim mięskiem i organizmami, którym się tylko wydaje, że istnieją jakieś niezwykłe rzeczy, bo jesteśmy trochę inteligentniejsi od innych stworzeń i mamy taką iluzję niezwykłości tego świata, a on jest tak naprawdę bardzo zwyczajny. Po śmierci nic nie ma żadnych bogów, a kosmos jest taką oranżerią, jak to się mówi, czy tam, no takim zwierzyńcem, nie? W którym sobie żyją różne żyjątka. Ja myślę, że jest tak zamieszkały. No właśnie niekoniecznie, krawiec. Tak? Właśnie niekoniecznie, krawiec. Po prostu uważam, że te same rzeczy ludzie inaczej nazywają. Inaczej nawet nie tyle nazywają, inaczej troszeczkę postrzegają, no bo jak mówimy o Bogu i porównujemy Jego do swojej świadomości, no to już nawet nie jest nazywanie, tylko postrzeganie zupełnie inaczej czegoś, tej samej rzeczy. Nie mam takiej wiedzy, sorry, nie powiem ci, czy ja się mylę, czy ty się mylisz, czy obydwoje mamy rację, ale myślę, że coś w tym jest, że ludzie widzą to samo, a po prostu próbują to nazwać, a nie potrafią i sobie nazywają jedni w ten sposób, inni w to. Ja wam powiem na koniec, bo już zmykam, mam tutaj robotę jak zwykle tym no, razem... Wiem, telefon od Boga masz, wiem. Robię, słuchajcie, nagłówki dla takich medycznych stron. Adopcje, schizofrenia, anemia... Słuchaj, krawiec, a wiesz, że ta koncepcja... koncepcja anteny mówi tak, że... Znaczy, bo ona zakłada... Że nasza, wiesz, to, co jest za naszą świadomością, która jest tym narzędziem, że to my, takie prawdziwe nasze ja, że jest strasznie silne i potężne, że nasza moc, energia po prostu jako istoty, że jesteśmy granie, to my jesteśmy tymi bogami, którzy stworzyli to wszystko, tylko po prostu o tym zapomnieliśmy. Zamieszkaliśmy w tych ciałach po to, żeby ocalać cokolwiek. Jest masa różnych dziwnych, ciekawych koncepcji, po prostu, które brzmią, wiesz, jeszcze bardziej z kosmosu. Okej. Okay. No takiej koncepcji byłoby mi bliżej. Także słuchaj, chodzi o to, że na przykład, że jak masz, że jeżeli na przykład dopuścisz do tego, że twoją wyspę w głowie zamieszkają na przykład takie myśli, to automatycznie przyciągniesz do siebie stronę, na której będziesz chciał robić aborcję,
gwałty, przemoc, agresja. Kurczę, słyszałem, nie słyszałem nigdy o tym, ale od 30 lat właśnie w ten sposób żyję. Jeżeli coś się dzieje nie tak w moim życiu, albo coś się dzieje tak w moim życiu, no to jestem świadomy tego, że to w jakiś sposób jest spowodowane przeze mnie. No, no, też mam taką świadomość, ale w ogóle, no powiem wam, że jeśli nie ma niczego nadnaturalnego w tym wszechświecie, nie ma bogów, nie ma duszy, nie ma nic. Ale nawet. I to życie jest takie bardzo, bardziej przyziemne niż nam się wydaje i to i tak, popatrzcie, jest tyle pięknych rzeczy, no ludzie piszą wiersze, zakochują się, poświęcają życie jedni dla drugich. Czy samo to nie jest taką właśnie duszą tego świata, nie jest czymś, kurde, nadnaturalnym, pięknym i niezwykłym? Ale żeś poleciał. Kto tam się, kurwa, śmiał? To ja robiłem te piękne efekty, ja robiłem dźwięki zachwytu. Wybacz, Borsy, no, robiłem efekty zachwytu, nie? Zachwycałem się, kurde, nad życiem. No. Ej, to stąd, kurde, ale żeś mnie wnerwił teraz, ziomuś. Ja tu się uzewnętrzniam, a ten się tam śmieje, kurde. Jak cię spotkam, to zobaczysz. Krytki się, kurde. Naprawdę powiadam wam, nie dopuszczajcie do siebie negatywnych emocji, bo negatywne emocje przyciągną wasze życie i będziecie sami negatywni. Dokładnie, słuchajcie, bo no, na to wygląda trochę. Gdzie granie, w którym kierunku idę, słuchajcie, gdzie jest granica pomiędzy, bo mnie zastanawia, bo te wszystkie nowe teorie, jakby te koncepcje, które mają, nie, wszystkie te trajby w dżungli, czy poza dżunglą, czy na sawannach, czy aborygeni, wszystkie te rzeczy, o których mówię, granie, chodzi o to, o pytanie, gdzie jest ta granica, do którego momentu jakby sięgamy my, po prostu jako istota w tym na przykład świecie, jakby czy przypadkiem nie jest tak, że tak naprawdę jesteśmy kompletnie unlimited version, unlimited edition i właściwie wygląda na to, że być może, słuchajcie, bo wszystkie te substancje psychoaktywne są dedykowane naszemu mózgowi. Mamy dokładnie te same receptory, specjalnie zaprojektowane do wyłapywania tych molekuł. Mamy kilka innych takich fenomenalnych rzeczy. I jak się zastanawiam, czy my wszystkim nie jesteśmy takimi, no... Ale tak naprawdę, bo wcześniej mówiłem, że być może niektórzy ludzie są jakoś bardziej naznaczeni przez... los, przez przeznaczenie takie, nie? Coś w stylu opowieści o Wiedźminie, że nim kierowało bardziej przeznaczenie niż innymi. To może być też taka iluzja trochę, bo to może się sprowadzać do tego, że niektórzy ludzie mają po prostu siłę woli większą niż inni i nie obowiązują ich bariery, takie jak zwykłego człowieka. Często gadam z ludźmi różnymi i w nich jest tyle barier, na przykład no boją się zrobić krok w przód, boją się zrobić to, boją się zrobić tamto, a to nawet nie ma co, a gdzie ja będę tam robił, panie, a są ludzie, którzy po prostu się łapią z życiem za bary cały czas, nie, i nie boją się iść tak daleko, jak tylko starczy im sił. To może się do tego sprowadzać też. Myślę, że to jest dosyć pożyteczna cecha u ludzi, bo niektórzy są po prostu źli i tacy ludzie bez kompletnie żadnych barier, no to masz później morderców i tak dalej, którzy się nie pierdolą w tańcu. Karol, co ty na to, Karol? Bo Karol tak zamilkł. Mam jeszcze Karola. Oho, jestem. Karol, co ty na to wszystko? A wiesz co, ja mam generalnie koncepcję, tak jak wcześniej powiedziałem, czyli rozwoju, tak, i my nie możemy dzisiaj powiedzieć, coś jest dobre, Karol, coś chyba jest z złe, siódmej gęstości. To... Karol, popraw Majka. Jestem z siódmej gęstości, dokładnie. więc ja uważam, że to, że na przykład ty odczuwasz dzisiaj ból, albo jesteś rozgoryczony, albo nie wiem, cierpisz w życiu, to co, to jest złe czy dobre? No, wydawałoby się, że złe, prawda, bo każdy musi mieć pełny brzuszek i dobrze. Jest to kwestia zawsze taka miejsca, z którego oceniasz swoją sytuację. Jeżeli jesteś już po, to jest to lekcja. Jeżeli jesteś w trakcie, to nie zawsze czujesz się, jakbyś był na lekcji. Na ziemi jest tak, że ludzie myślą, że jest tylko to jedno życie, prawda, i trzeba mieć jak największą silankę, jak tylko się da, i wszystko robią ku temu, a być może to nie jest to prawdziwe życie, tylko to jest jak gdyby część życia, która ma nas jak najbardziej posunąć do rozwoju, czy też do większych refleksji.
A większe refleksje to tylko w jakichś ekstremalnych sytuacjach czasami. Niby tak. To... Ciekawe, ciekawe, słuchajcie. Ciekawe. Ja mam na to taką hipotezę i to chyba dosyć trafną, że jeśli chcesz być bardzo szczęśliwy, to musisz być wpierw bardzo nieszczęśliwy. Może, może. Bo inaczej nie poczujesz różnicy, a no sorry, ja chcesz się poczuć dobrze, bo nie wiem. No chyba tak, słuchaj, bo jeżeli chcesz zrozumieć skalę swoich emocji, powinieneś tą skalę po prostu poznać. Inaczej się po prostu nie da. No nie da się przejechać samochodem, którego nie ma. Ja myślę, że to chyba o to chodzi. A to a propos samochodu, to tutaj fajne jest odniesienie na przykład do prędkości. Jedziesz samochodem 60 na godzinę, przyspieszasz nagle do 120 i czujesz, że nagle przyspieszasz, że jest ta prędkość przez pewien czas. Jedziesz 150 i przyspiesz do 170, nie poczujesz takiej różnicy. Nie wiem, słuchajcie, słyszałem też taką legendę, słuchajcie, brzmi jak szaleństwo, słuchajcie, że jesteśmy bogami, którzy zakochali się w swoich wymyślonych przez siebie po to, żeby przetrwać w ciałach. Zamieszkali w tych ciałach i tak się w tych ciałach zakochali, że stracili umiar we wszystkim. Taką historię o tym, skąd jesteśmy, słyszałem, słuchajcie, że to wszystko jest tak fajne, tak fascynujące, że rzeczywistość dookoła nas, przynajmniej moment, w którym jesteśmy teraz, jest troszeczkę takim odzwierciedleniem tego takiego naszego zagubienia w tym wszystkim, to, że jesteśmy tacy mało ekologiczni, generalnie sami się zatruwamy, sprzedajemy sobie sól na przykład drogową, wszystkie tego typu ekscentryczne pomysły, że tak powiem, które nie służą niczemu. Kojarzy mi się z tym, co powiedział Karol. Tak jak Karol powiedział, że być może nadejdzie czas, że te wszystkie rzeczy się połączą, że nagle wyrównają. Zobaczcie, słuchajcie, zróbmy taki krok do tyłu, weźmy na najbliższe wzgórze w okolicy i zobaczmy na to wszystko z góry. I wygląda na to, że właściwie po raz pierwszy chyba w historii cywilizacji zaczynamy wszyscy się kopać równo po dupach, w sensie, bardzo nielegalnie powiedziałem, w sensie po prostu widać, jakby ciężko już upchać pod dywan, nie da, właściwie musimy dealować wszystko, co jest dookoła i chcąc, nie chcąc, stajemy się świadomi tego wszystkiego, jak to w ogóle wygląda, chcąc, nie chcąc, możemy oczywiście uprawiać jakieś gry, ale gry w dzisiejszych czasach, żeby zasłonić sobie tą rzeczywistość, no to trzeba naprawdę być dobrym, mocnym graczem, tu w takich dużych miastach ludzie popadają w różne patologiczne historie, nie wiem, i mi się to troszkę kojarzy to z tym, co powiedział Karol, że to jest chyba ten czas, że być może obserwujemy, jak ten czas nadchodzi, być może to jest pierwszy widzialny znak, bo dokładnie wygląda tak, jak powiedział Karol. Może po prostu wzrosła nam ta świadomość i no tylko tyle i aż tyle. Jesteśmy już świadomi swoich praw, mamy większe oczekiwania od świata, od władzy. Ciężej nam narzucić jakąś wiesz, świadomi ludzkiej istoty nawet, krawiec. Wiesz, no ciężej nas ściemnić, ciężej nas zniewolić, ciężej wszystko. No. Od władzy to akurat wielu ma bardzo niewielkie wymagania od władzy, po prostu, żeby wiesz. Ale to wiesz, może to też jest jakiś znak, może to też jest znak taki troszkę, którego nie rozpoznajemy, bo jesteśmy na początku tej drogi, może to jest taki znak, że tak naprawdę jeżeli wszyscy rozsądni ludzie czują podskórnie, że należy sobie dać spokój z tym gównem, to być może oznacza to, że to gówno już po prostu umarło i że teraz tylko działa siłą inercji i że na przykład szkoda marnotrawić swojej energii na ogrzewanie trupa, że warto tą energię, być może to jest taki znak. Ja słuchajcie, ja staram się patrzeć w tej rzeczywistości dzisiaj, kawałek, nie wiem, naszej refleksji o nas samych, złapać to jako proces po prostu, bo to i tak, to nigdy nie jest coś, co się dzieje tylko teraz, to jest proces zawsze. Wiecie co, ja myślę, że możemy się tutaj sprzeczać nad różnymi teoriami, nad wierzeniami, ale chyba wszyscy przyznacie mi rację, że jesteśmy w tak ciemnej dupie, że nic nie wiemy. Dzisiaj na Ziemi jest kilkanaście religii, która praktycznie może kilka ma wspólnych korzeni, ale każda mówi co innego. Mamy pewien styl życia, w którym każdy, w każdym innym państwie jest każdy inny. Każdy o coś biegnie, ale każdy po co innego. Jeżeli popatrzysz do góry, w niebo, zobaczysz, że jest mnóstwo gwiazd, i w każdej tej gwieździe krąży kilka planet i zobaczcie, jakie to jest ogromne, więc tak naprawdę jest śmierć, po której tak naprawdę nie wiemy, co jest. My nic nie wiemy tak naprawdę, możemy sobie dywagować. Nie uważacie, że to jest trochę patologia, że jesteśmy jakimiś takimi, no nie wiem, jak to nazwać, nieświadomymi. Jest masa miejsc na tej planecie, budynków, śladów, które
które mówią o jakimś takim dziwnym połączeniu, nie wiem, ja użyję może takiego głupiego słowa, nie jestem wielkim fanem tego słowa, ono po prostu fajnie brzmi, myślę, że chyba najlepiej pasuje, astralnym połączeniu pomiędzy światem materialnym a duchowym, gigantycznymi kamieniami, operowanie gdzieś, nie wiem, na poziomie subatomowym, na poziomie jakichś dziwnych częstotliwości, to wszystko... Wiemy, że coś takiego się działo, wiemy, że byliśmy częścią tego procesu i że jest to bardzo zaawansowany proces i ma coś wspólnego z naszą duszą, świadomością, przynajmniej ja zakładam taką rzecz, jakby nie każdy musi to zakładać, jakby to jest, jeżeli się pomylę, to tylko ja, słuchajcie. Co się dzieje z językiem pisanym na świecie? Ludzie zaczynają korzystać z skróty i wygląda to trochę jak próba generowania nowego języka, który będzie szybszy, łatwiejszy w obsłudze, będzie bardziej globalny i będzie bardziej ogarniał na przykład taką platformę, jaką jest, nie wiem, internet, będzie bardziej emocjonalny być może. Być może to jest transformacja do naprawdę innego języka, bo ten współczesny, jakiś mówiłem, jest świetny przykład, że taki silnik spalinowy potrzebuje do pisania około 2000 słów. Natomiast, żeby opisać stan emocjonalny, nie wiem, człowieka, mamy parę słów. Nie wymyśliliśmy języka do opisywania w ogóle tego, jak się czujemy w dużej smaku, mierze. Smaku na przykład też się nie da opisać za bardzo. Znaczy, no nie wiem, czy się nie da opisać, czy po prostu my nigdy nie próbowaliśmy, bo wygląda na to, że właściwie... Nie, wydaje mi się, że chyba teraz, kiedy świadomość rośnie, to powinniśmy chyba z tych rzeczy dać sobie świadomość takiej granicy, gdzie jest takiego, po angielsku by było self-programming, czyli takiego programowania własnej głowy. Jeżeli sięgniemy po jakieś media, to być może one nam mogą zaprogramować głowę. No, ta teoria anteny mówi, że jest to bardzo łatwo możliwe. Wystarczy, że ktoś będzie nam codziennie wsadzał do głowy jakąś ideę i przypominał nam codziennie na przykład o tym, żebyśmy się... Albo sami będziemy sobie... Sami sobie, tak, że musimy się pomodlić wieczorem na przykład, albo że musimy obejrzeć dziennik telewizyjny, albo że musimy kupić tą aniną gazetę i przejrzeć, co się dzieje i tak dalej. Wszystkie takie rytuały, bo to właśnie cały trik jest oparty na rytuałach, które sobie wymyślamy. Jeżeli sobie zrobimy takie swoje voodoo, to voodoo bardzo łatwo zamieszkuje w naszej głowie i determinuje nasze życie. To jest chyba coś takiego Hindusi nazywają to, że wpada się w koło przemian. Jakby człowiek nie jest w stanie wyrwać się ze swojego życia. Jakby ciągle odtwarza dokładnie ten sam dzień. Jakby ciągle wykonuje ten sam rytuał i właściwie ten rytuał donikąd nie prowadzi, bo ani nie wyzwala się z tego, ani nie próbuje objąć tego całego procesu z góry, jakby wyjść z niego, tylko po prostu cały czas tak jak pies ze swoim ogonem, tak w kółko. Bardzo łatwo zasiać człowieku taką częstotliwość po prostu, bo okazuje się, że emocje mają bardzo dużo wspólnego z częstotliwościami pracy ludzkiego serca, pracy naszego mózgu i też troszeczkę być może brzmi jak teoria spiskowa, ale jest trochę tak, że jak potraktujemy swoją własną głowę odpowiednią częstotliwością, czyli na przykład pójdziemy sobie spać i ona sobie spadnie, to się zrelaksujemy, wypoczniemy. Jeżeli spadnie do 3 Hz, to zacznie się produkować DMT, a my będziemy mieli fantastyczne, senne wizje, po czym się obudzimy, jest bardzo wypoczęci i zrelaksowani. Natomiast jeżeli częstotliwości będą inne przez długi okres czasu, to na przykład będziemy czuli się w drugą stronę. A wy słuchacie Radio na Fali i nie zapominajcie o tym, żeby nas wspierać finansowo. A ja dziękuję w ogóle sponsorom bardzo serdecznie. A ja panowie zmykam. Trzymajcie się. Dzięki za ciekawą dyskusję. Dzięki bardzo. I przyłączam się na odbiór. Na razie, cześć. Bywaj, krawiec. A z... To był Mr. Krawiec. Wrócę do twoich onomatopei. Świetnie opisałeś emocje. No też tak, taka ciekawa rzecz, że emocje, jak się okazuje, chyba najłatwiej opisać w sposób taki, no właśnie onomatopeją. Ja w ogóle innym językiem. Widziałem ja też, akcję, jak... Ja to kiedyś nazwałem, to się nazywa język międzynarodowy. Jak byłem w Włoszech i nie znałem ani jednego słowa, nie wiedziałem jak jest nawet tak, nie wiedziałem jak jest nie, bardzo szybko odkryłem język międzynarodowy. Dogadywałem się z każdym, nieważne czy to był Niemiec, czy to był Włoch, czy to był ktokolwiek. Powiem szczerze, że wszyscy antropolodzy na świecie, szczególnie tacy, którzy lądują w środku dżungli albo na sawannie i muszą się dogadać z lokalnymi, a nie znają oczywiście ani słowa, generalnie używałem takiego samego języka. No i to działa, i to działa. Innej opcji nie ma. Słuchajcie, ja myślę, że już czas powoli kończyć tą hiperprzestrzeń. Poproszę o takie, jeżeli macie finalne wnioski w ogóle, jaka jest wasza... Co myślicie o tej w ogóle teorii anteny? Ta antena i nasza dusza, no to też nie wiadomo, czy ta nasza dusza jest radioodbiornikiem, czy może samą tą falą z tej anteny. A myślisz, że dwoma, a myślisz, że funkcjonuje na dwóch, że fala jest jednym, że na przykład są duchy, może stąd koncepcja Boga, koncepcja bogów, stąd... Nie no, jeżeli już mówisz o tej koncepcji anteny, no to nie dopuszczam innej myśli, że to jest i radio, i odbiornik. Dokładnie.
A nasza dusza, czy jest tym radioodbiornikiem? Nie wiem, a może jest samą falą tą. A nasze ciała są radioodbiornikami. Ciekawe, no to by się nawet zgadzało w sumie, bo to właśnie takie wydłużenie tej teorii. Słuchajcie panowie, myślę, że kończymy hiperprzestrzeń na dzisiaj. To cześć. Dziękuję za uwagę. Ja też bardzo dziękuję, fajnie się rozmawiało i no idę na aftera w takim razie. Cześć. No właśnie, no. Zapraszam wszystkich więc na aftera. To był Karol, Hardy Twardy, był też Krawiec. Bardzo ciekawa rozmowa, to jest taka nasza zagadka ludzkości, na którą się zastanawiamy i rozwiązania tej zagadki szukamy, począwszy od wielkich piramid w Gizie, a skończywszy na śledzeniu, nie wiem, fizyki kwantowej i próbie ogarnięcia, co się dzieje z tymi fotonami, tymi neuronami, które zasuwają przez nasz mózg i budują te wszystkie informacje. I gdzie to wszystko się dzieje, bo się okazuje, że możemy sterować trochę własnym DNA, emocjami, że mamy bardzo potężne moce. Takie, nie wiem, nie wiemy jak duże. Właściwie wszystko jest zagadką, jak się okazuje. Taką dosyć, bo także myślę, ciekawy moment historii, bo wygląda na to, że i pytania, które sobie zadajemy, prowokują bardzo ciekawe odpowiedzi, które myślę doprowadzą nas w bardzo pozytywne miejsce, gdzie świat będzie fantastyczny, rewelacyjny, pełen spokoju, pokoju, miłości i dobrych rzeczy. Jakby balansu ze wszystkim, powiedział. Także to była hiperprzestrzeń. No i dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie za słuchanie.